Niemal 7 milionów złotych dotacji i darowizn otrzymała w latach 2010-2015 Fundacja Centrum imienia profesora Bronisława Geremka, w której zasiadają ludzie związani z Gazetą Wyborczą i jej środowiskiem, m.in. Adam Michnik czy Helena Łuczywo. Darczyńcą w tym okresie był m.in. PKN Orlen, którego prezesem ówczesnym był Jacek Krawiec. Ówczesny prezes paliwowego giganta do kontaktów z fundacją wyznaczył dyrektora wykonawczego do spraw marketingu Leszka K., który został oskarżony w tzw. sprawie Sławomira Nowaka. W latach 2010-2015 partnerami fundacji były także m.in. PGNiG, Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy Instytut Pamięci Narodowej. Fundacja prowadziła też działalność edukacyjną. Organizowano warsztaty dla nauczycieli i uczniów klas gimnazjalnych oraz licealnych, którzy spotykali się m.in. z Różą Tun czy Adamem Michnikiem. Z kolei w latach 2015-2020 fundacja otrzymała niewiele ponad 2,5 miliona złotych. Pieniądze pochodziły m.in. z budżetu Komisji Europejskiej. Celem działalności Fundacji Bronisława Geremka było dotarcie ideologii lewicowo-liberalnej również do najmniejszych miejscowości i do ludzi, którzy mają odmienne poglądy. Chodziło o indoktrynowanie narracją III RP, komentuje redaktor naczelna Polska Press Dorota Kania. Fundacja Bronisława Geremka zobaczyła, że w dużych miastach nie ma problemu, jeżeli chodzi o przekaz lewicowo-liberalny, że tam ludzie mają właściwie lewicowe poglądy. Problemem w cudzysłowie to oczywiście dla środowiska Adama Michnika są małe miejscowości, te najmniejsze. Tam żyją ludzie, którzy nie chcą żyć w taki sposób, jak proponuje Gazeta Wyborcza, jak proponują lewicowcy i liberałowie. Dlatego postanowiono, że trzeba to zmienić, że trzeba dotrzeć do tych młodych ludzi i trzeba ich tak ukształtować, żeby była taka sama narracja, jak występuje w miastach, takie same poglądy, jak mają ludzie największych miast, w większości, bo oczywiście nie wszyscy. Ale chodziło o to, żeby ten przekaz lewicowo-liberalny płynący wprost z Brukseli dotarł również do najmniejszych miejscowości, żeby ukształtować nowych ludzi. Najbardziej przykre jest to, że spółki Skarbu Państwa, państwowe pieniądze były w to zaangażowane. Podczas warsztatów dla nauczycieli i uczniów wypowiadały się osoby, które niejednokrotnie źle mówiły o Polsce, komentuje minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Patrząc na tytuły poszczególnych wykładów, jak choćby Okrągły stół, czy można było inaczej? Można było inaczej, ale tam na pewno było mówione, że nie można było inaczej. Patrząc również na listę wykładowców, którzy wykładali. Jestem o tym przekonany. Albo stosunek Polaków do Holokaustu, tak jakby ten stosunek mógł być pozytywny. A z kolei wśród gości są ludzie, którzy niejednokrotnie wypowiadali się źle o Polsce i o Polakach, więc nie sądzę, żeby treści, które tam przekazywane, były rzeczywiście zgodne z rzeczywistością. A rzeczywistość jest taka, że jesteśmy największą ofiarą II wojny światowej. My, Polacy. Sądzę, że jest to rzeczywiście konsekwentna indoktrynacja i konsekwentne przekłamywanie historii najnowszej Polski. Na to mamy odpowiedź. Wprowadzamy historię i teraźniejszość tak, żeby nikt nie musiał być poddawany tym manipulacjom.